No ja mam nadzieję, że gdybyśmy awansowali, to ja myślę, że mając takie potężne firmy w regionie, jakie posiada tutaj Tarnów, myślę, że nie miałbym problemu z pozyskaniem sponsorów na tyle, żeby wzmocnić zespół na tyle, żeby grał spokojnie w drugiej lidze. I jak powtarzam, mamy paru zawodników, którzy spokojnie mogą grać w drugiej lidze już teraz. Tych, których mamy aktualnie na boisku. Pan tu powiedział, że chodzi o firmy, z którymi pan mógłby rozmawiać, gdyby nie grał w drugiej lidze. Czy też pan... Znaczy, no ja nie będę rozmawiał, bo od razu też gwoli wyjaśnienia, bo też taka się wkradła nieścisłość pewna. Ja nie jestem w klubie od załatwiania sponsorów ani finansowania. Typowo sportowymi sprawami. Mówię tylko i wyłącznie pod kątem sportowym. Ale powiedział pan, że tutaj jest też pomysł, żeby mnie właścić na finansowo, ale to... Znaczy, no rozumiem, bo jeżeli ja awansuję do drugiej ligi, to jestem przekonany, graniczący z pewnością, że nie będę miał problemów jako ja, jako dyrektor. To nie znaczy, że ja pójdę do tej firmy, prawda? Ale te firmy same zgłoszą się do klubu. Proszę Państwa, nie wiem, no nie zna Państwa wielką tajemnicą, ale z punktu widzenia marketingowego Unia Tarnów dzisiaj w hierarchii czysto przeliczeniowej na marketing, czyli ile kosztuje dana reklama w roku, jest tylko piętro niżej od spółki żużlowej, która jeździ w Ekstraklasie. I nie wiem, czy ktoś z tego zdaje sprawę. Także tutaj myślę, że wiadomo, ktoś nie chciał budować pieniążków, ja to rozumiem. Natomiast jeżeli my będziemy godnie reprezentować to miasto, to ja myślę, że miasto też się zainteresuje klubem, bo to jest naprawdę ogromny nośnik medialny. Wbrew pozorom mi się komu wydaje. Mimo, że to dla kogoś jest trzecia liga. Ale popieram, mogę to poprzeć wynikami badań, które nie tylko ja przeprowadziłem, tylko przeprowadzają to fachowcy. Tak to dzisiaj wygląda. Tylko ja rozumiem tych ludzi, że pierw pokażemy my, co potrafimy, dopiero będziemy ewentualnie zwracać się o pomoc do kogoś z zewnątrz, tak? Na jakich zasadach pan będzie działał w klubie? To znaczy, musi pan skonkretyzować pytanie. No nie, czy jakieś wynagrodzenie pan będzie pobierał, czy to jest kwestia... Tak, czyli to też jeden z zarzutów był, dlaczego ja nie pracuję społecznie. Ja od razu odpowiem tak. Słowo społecznie od razu mnie zawsze się rozśmiesza, dlatego że ja nie wierzę w takie opowieści, że ktoś pracuje społecznie, jest fantastyczny i w ogóle, prawda? I najlepiej jeszcze do wszystkiego go możemy zmusić. Nie, ja pracuję tutaj, mam pół etatu. Nie jest tajemnicą, że pobieram tutaj najniższe wynagrodzenie ze wszystkich, łącznie z juniorami. Ale tutaj nie w tym jest rzecz. Też otwarcie chciałbym Państwu przekazać to, co zresztą przekazałem poprzednio. Całe swoje wynagrodzenie w 100% przekazuję na pierwszy zespół unitarny. Nie pobieram z tego ani jednej złotówki. Natomiast pytanie, dlaczego ja jestem na umowę o pracę. Proszę Państwa, jadąc do klubu X, jeżeli ja wejdę i zaanonsuję się u Pana Prezesa, to pan prezes się mnie pyta, a kto chce z nim rozmawiać? Proszę Państwa, nie ma w Polsce ani na świecie dyrektora sportowego społecznego. Naprawdę. Klasy może są. Proszę? Dwa klasy może są. No jeżeli A-klasa ma dyrektora sportowego, to tak, mogę to przyjąć. Aczkolwiek no to jest raczej wiadomo, tam prezes jest i trenerem z reguły i masażystą. Nie? Także tutaj musicie Państwo zadawać sprawę. Też od razu odpowiem na drugie pytanie, bo tam wiadomo, w Koronie Kielce pracowałem społecznie. Zgadza się, pracowałem społecznie, ale u PSA Kliskiego, który mi co miesiąc płaci bardzo duże pieniądze. Także nie mówmy o takich rzeczach, bo są dwie naprawdę różne rzeczy. Tak jak mówię, pieniążki, które zarabiam w Unitarno, przekazuję na pierwszy zespół i to jest powiedziane oficjalnie, z dokumentami, nie jest to żadną tajemnicą, ale ja chcę jechać jako pracownik Unitarno, a nie Dariusz Nytko, bo Dariusz Nytko to jest menadżer. On nie reprezentuje Unitarno. Trzeba się z tego zdać sprawę. To są niuanse, ale bardzo istotne przy rozmowach z klubami, prawda? Bo jest niestety, znaczy niestety, prowadząc transfer, to nie rozmawia się tylko z zawodnikiem. Trzeba rozmawiać z klubem. A klub nie chce rozmawiać z nikim. Kimś społecznym, bo to może równie dobrze jechać każdy. Także tutaj chciałbym wyjaśnić, żeby tutaj więcej tego nie było poruszane, bo to nie jest akurat najważniejsze według mnie, ale gwoli wyjaśnienia, żeby była sprawa jasna. Kiedy się można spodziewać pierwszego transferu pana? Pierwszego transferu? No też nie jest przecież tajemnicą, że na naszych, w naszych barwach jest człowiek, który się nazywa na przykład Tomasz Libera, bodajże chyba się nie mylę, tak? Może to być już najszybszy transfer, prawda? Nie ukrywam, że testujemy również braci Wolańskich, prawda? Za dużo braci Wolańskich. Też takie głosy słyszałem, że powiedzmy, tak? Unia Tarnów na żużlu miała trzech rępałów. Wolańskich. Ale czterech u nas nie będzie grało. Więc żeby tutaj nie wybijać się, postawimy na trzech. Ale wcześniej już jeden grał. No, można tak powiedzieć. Nie z innej parady. Powiedział pan o możliwościach marketingowych zespołu, ale jak się to ma do ilości naszych widzów na spotkaniach w Rundzie Jesiennej, kiedy wstęp był bezpłatny, a widzów była garstka? No tak jak wspomniałem, ja ogromnie liczę na kibiców. Piłka bez kibiców nie istnieje i pokazało to wiele klubów, które powstawało w różnych miejscach. Jeżeli oni nie mają zaplecza kibicowskiego, te kluby nie mają do kogo grać i piłkarze nie mają do kogo grać. Rzeczywiście trochę była to sytuacja taka martwiąca
również mnie, że tych kibiców przychodzi mniej. Ale ja mam nadzieję, że mówię, ja mam nadzieję, że się może spotkam nawet z przedstawicielami kibiców, którzy powiedzą jakieś swoje bolączki, czy moje swoje propozycje, bo ja mówię, ja bardzo doceniam kibiców i bardzo bym chciał z nimi współpracować. Oczywiście nie ja bezpośrednio, ale powiedzmy, chciałbym po prostu, żeby oni powiedzieli, może jakieś mają oczekiwania, których nie chcą powiedzieć. Też mnie to martwi. Tak jak pan mówi, panie redaktorze, no jest to jakiś problem, który na pewno musimy się zająć i jakoś rozwiązać. Czy warunki, trochę remont na stadionie. Teraz się trochę tak tłumaczę, bo to wiadoma sprawa nie do końca jest jedyną sprawą. Ograniczenie też finansowe, prawda? Organizacje imprez masowych też nas kosztują, prawda? Więc też musimy to ograniczać. No jest wiele czynników, gdzie chcieliśmy, powiedzmy, pierw naprawić sobie takie podstawowe sprawy, prawda? Natomiast na pewno będziemy chcieli wyjść do kibiców. A jak pan myśli, jaka filozofia, jeżeli chodzi o transfer do Unii, byłaby lepsza? Ściąganie zawodników będących w zasięgu finansowym, ale z naszego regionu, czy też szukanie tych perełek gdzieś rozsianych w całej Polsce? To odpowiem od razu. Oczywiście, przychodząc do klubu, zacząłem szukać po takich zawodnikach, że listę miałem naprawdę bogatą, ale któregoś dnia jeden z ludzi, moich bardzo przyjaciół, mówi, ale trochę zejdź na ziemię, bo ty nie jesteś w ekstrasowym klubie. Rzeczywiście, to pan ma rację. Ta dziesiątka jest z naszego regionu lub bardzo blisko. Także tutaj... Kierunku do Żarna, tak? Kierunku do Żarna. Nie do końca jestem przekonany o dobrej pracy z młodzieżą. Jeszcze kilka lat temu drużyny na przykład juniorów toczyły wyrównaną walkę z Krakowią, z Wisłą, które później zdobywały Mistrzostwa Polski. Lokata w ligowej tabeli w ligach małopolskich jest na pewno niższa. No i także na przykład najmłodsze zespoły tramkarzy, nawet w turniejach rozgrywanych w Tarnowie, albo nie brały udziału, albo zajmowały odległe miejsca. Czy ta współpraca ze szkołą sportową jest naprawdę dobra? Wie pan, no, czy jest naprawdę dobra, jeśli chodzi o szkołę? No. Wydaje mi się, że musimy się temu przyjrzeć. Mam taką nadzieję, że powinna ona wyglądać troszeczkę może inaczej niż wygląda do tej pory, ale tutaj nie określałbym jakiejś winy z jednej czy z drugiej strony. Panie redaktorze, mówi pan, że wyniki były słabsze. Ja kiedyś tam, mam nadzieję, za pół roku, ja nie chciałbym na przykład, że chcę mieć iść wzorem klubów ze światowej czołówki, bo miałem taką możliwość przypatrywania się klubom hiszpańskim i na przykład mnie nie będzie do końca interesował, że tak powiem, wynik sportowy. To nie jest tak, że oni mają być na końcu, ale to nie będzie dla mnie najważniejszą rzeczą. Mnie interesuje ilu zawodników z grup młodzieżowych trafi mi do pierwszego zespołu. Ja po tym chcę oceniać trenera, bo to jest według mnie adekwatne i niestety trenerzy grup młodzieżowych muszą pracować na pierwszy zespół czy na trenera pierwszego zespołu. Taka jest moja filozofia, że niestety to nie może wyglądać tak, że każdy trener pilnuje sobie, nie da zawodnika do jakiejś tam drużyny, bo ma ważny mecz i tak dalej. Nie, my musimy pracować dla jednego celu, dla celu pierwszego zespołu. I tak wygląda to w profesjonalnym klubie. I czy Unia Tarnów, z całym szacunkiem, zajmie czwarte, piąte czy dziesiąte miejsce, ale jeżeli będzie to po walce i wszystko będzie należycie zrobione, ale z tego zespołu dwóch ludzi trafia mi do pierwszego zespołu, to jest właśnie odpowiedź na moje pytanie, skąd Unia może jeszcze mieć finansowe wsparcie. Właśnie tylko dzięki takiej sprawie. Są sytuacje, które nie może być tak, że mamy fantastycznego juniora, że nie wymienię nazwiska, powiedzmy, czy był juniorem i on nagle trafia, powiedzmy, trochę wyżej i się gubi, prawda, jest przyzwyczajony do innej gry. Nie, ja bym chciał, żeby od juniora młodszego te drużyny grały takim samym systemem, jak gra zespołu seniorów. Czyli przejście zawodnika z grupy młodzieżowej może nastąpić do seniora w ciągu 24 godzin i ten zawodnik dokładnie będzie wiedział, co ma robić na boisku. Będzie pan współpracował z jakimiś menadżerami, czy tylko własne osobiste kontakty bezpośrednio z piłkarzami i rodzicami? Jeżeli chodzi o menadżerów zawodowych, nie będę współpracował z menadżerami zawodowymi. A są niezawodowi w Polsce? Jeżeli współpracują tak jak ja, czyli są przedstawicielami konkretnego klubu, tak. Jeżeli są to wolni strzelcy, nie. Czy planuje pan stworzenie drugiej drużyny? No myślę, że na ten czas nas na to nie stać. Na pewno musi powstać kiedyś druga drużyna, ale ona nie powstanie wcześniej, niż dopóki nie awansujemy do drugiej ligi. Wydaje mi się, że teraz byłoby to trochę chyba nie tak. Że nasza kadra nie jest taka wbrew pozorom bogata. My mamy tak naprawdę 18 ludzi takich, którzy powiedzmy mogą zagrać, prawda? No tak, ale trzeba się też liczyć z tym, że może ktoś odejdzie, prawda, z tej drużyny, prawda? Bo trener Manerski może mieć swoje przemyślenia. Na pewno dużo więcej i mądrzejsi będziemy w styczniu przed obozem, na który mam nadzieję wyjedziemy. Rzecz. Ma pan jakiegoś upaka, idzie pan do trenera Manerskiego, mówi, że jest świetny gość i tak dalej. Trener Manerski ma inne zdanie. I co wtedy?
No w innych klubach jest tak, że tam prezes czy tam rada nadzorcza czasami decyduje o tym, czy ten zawodnik przychodzi, czy W moim przypadku ten zawodnik odchodzi z klubu. Dobra. Ale jestem też bezwzględny co do rozliczania trenera Manelskiego. To jaki cel? A to rozumiem. Cel będzie, gdy będzie skład i transfer. Cel jest dla Unitarnów jeden, bo też taki ktoś próbował na mnie wymóc internauta, prawda, że miał określił i obiecał, że on tak właśnie tutaj zaraz się pewno zacznie tu i on nam zadawać pytania, tak jak internauci. Dla Unii może być tylko jeden cel. Unia to nie jest zespół trzecioligowy dla mnie. Jako były sportowiec i człowiek ambitny, tak, oczywiście będziemy walczyć o awans. Aczkolwiek każdy, w Polsce mamy około 20 milionów trenerów piłki nożnej. Każdy z nas się zna na medycynie i piłce nożnej, więc wydaje mi się, że każdy sobie odpowie, jakie Unia Tarnów ma realne szanse na to, żeby wejść w tym roku do drugiej ligi. Na ile lat przewidywana jest budowa silnej drużyny? To jest pytanie bardzo trudne, dlatego że z punktu widzenia sportowego uważam, że jesteśmy przygotowani na to, żeby awansować w najbliższym czasie, więc załóżmy, że może to być następny rok. Ale przypominam, że nasi piłkarze nie zmienili się wiele i oni grali na jakimś tam poziomie. Owszem, zgodzę się z jednym, że było parę niedociągnięć lub zaniechań, bo niestety pierwsze mecze jednej z rund przegrywaliśmy tylko dlatego, że ktoś nie zastanowił się, że ktoś nas zostawi nagle bez bramkarza na przykład, że ktoś nas zostawi nagle bez środkowego obrońcy i myśmy masę meczy przegrali tylko dlatego, że no nie mieliśmy zastępstwa, prawda, na te pozycje. Ja myślę, gdyby były te zastępstwa, to dzisiaj nie byłoby 12 punktów straty, tylko dużo mniej, a może zupełnie odwrotnie. I ja bym chciał tego przede wszystkim uniknąć. Natomiast co do dalszej jego części pytania, to bez finansów my nic nie zrobimy. Jeżeli my nie będziemy mieli pomocy z miasta, od firm, które się znajdują w tym mieście, ludzi dobrej woli, bo mówię, nie zawsze tylko pieniądze grają rolę. Ludzie, którzy nam będą chcieli pomóc, my jesteśmy otwarci. Stworzyć może, nie wiem, na wzór, może kiedyś nawet Krakowi, prawda, jakiegoś tam pomysłu. Samymi chęciami niestety nie awansujemy do ligi. Jeżeli jesteśmy przy temacie Krakowi, to przeskoczymy na drugą stronę Boni w takim razie i kolejne pytanie kibiców. Czy zamierza Pan zorganizować, ewentualnie zainteresować się takim meczem mającym na celu promocję klubu wśród lokalnej społeczności? Przykładowo mecz z Wisłą Kraków, pokazowy, czy to w postaci sparingu jakiegoś, czy na przykład z Pogonią Lwów, o której coraz głośniej jest ostatnio. Tak, oczywiście. Aczkolwiek przyznaję się uczciwie, że trochę rozszerzyłem swoje poszukiwania do trochę więcej klubów niż Pogoń, Lwów i Wisła Kraków. Ja najbardziej chciałbym i marzę o tym, żeby w jakimś tam wolnym terminie oczywiście my będziemy się musieli dostosować do tegoż zespołu, no bo wiadomo też tu chodzi o to, żeby oni mogli to zrobić. Tak, chciałbym przed sezonem rozegrać przynajmniej jeden taki sparing z lepszym zespołem. Sparing czy mecz charytatywny, to już myślę, że będą sytuacje, które dogramy. Ale tak, na pewno przed sezonem chciałbym chociaż jeden taki mecz, żeby się udało, aczkolwiek muszę od nas zaznaczyć. To akurat już nie zależy tylko od nas. Bo tutaj musimy mieć zgodę ewidentnie drugiego klubu, który może nie mieć ochoty przed ligą zagrać z zespołem trzeciej ligi. Nie ma takiego klubu, który gra z samymi wychowankami i też tutaj nie będę żaden nowatorski, że powiem, że oczywiście, że nie. Ja tak jak wspomniałem wcześniej, to wystarczy, że naciągnąłem. Jeżeli oczekuję od trenerów grup młodzieżowych, że będę zadowolony, jeżeli w sezonie dostarczy się mi dwóch zawodników do pierwszego zespołu, no to jak sama cyfra z dwóch zawodników nie zrobimy zespołu tutaj z naszych wychowanków. U nas chciałbym, żeby grali najlepsi ludzie, aczkolwiek wiadoma sprawa, że w pierwszej kolejności będziemy stawiać na wychowanków, bo tak powinno być, ale panowie, no w drugiej lidze już nie gra trzech młodzieżowców i trzeba to postawić na bardziej doświadczonych zawodników, prawda? Co nie oznacza, że nie z regionu i nie z byłych wychowanków Unitarnów. To może tak na koniec, żeby pan kilka słów powiedział, co pan teraz robi, czym się pan zawodowo zajmuje. W dalszym ciągu, jak od 18 lat pracuję w holdingu Kolportera, prezesa Krzysztofa Kliskiego. Jestem dyrektorem regionu Wład Kujawsko-Pomorskiego. A właśnie jeszcze jedna rzecz, która mi się też nasunęła. Zadał mi się ktoś pytanie, że na pewno przyszedłem do Unitarnów zarabiać na transferach. To mnie bardzo rozbawiło z dwóch powodów. Po pierwsze, że albo, więc wytłumaczę, jak się zarabia na transferach. Żeby zarobić na transferze, musi odbyć sobie tak, że jeden klub dogaduje się z drugim, gdzie reprezentuje to trzecia osoba, która bierze prowizję od klubu, który kupił zawodnika. Więc jeżeli ja zarobię na tym, że Unia Tarnów kupi zawodnika, no to jest dobra kwota, na pewno godna, tylko nie wiem, czy one się w ułamkach zamieszczą.
Także tutaj jest to trochę mnie to rozbawiło, więc woli wyjaśnienia nie zarobię na transferach w Unii Tarnów.